Cześć wszystkim, z tej strony ESU, witam was serdecznie w Might Magic 6 Mandate of Heaven. I kontynuujemy Let's Play, kontynuujemy Zagrajmy Wy. Powiedziałem wam, że pójdziemy tutaj do Twierdzy Dragonów, aczkolwiek sprawdziłem, że przecież mamy level, że warto byłoby ten level rozdać, nauczyć ich i tak dalej, i tak dalej. I przy okazji na przykład sprzedać te wszystkie rzeczy, wszystkie jaja w Sorpigalu sprzedać i w ten sposób tak naprawdę zdobędziemy troszeczkę kasy i będzie można się więcej rzeczy nauczyć, zanim pójdziemy w ogóle expić. Bo na przykład Bolek wciąż nie ma uczenia się na poziomie mistrzowskim. Więc pójdziemy sobie, słuchajcie, szybko do Freehaven. Tutaj już widzę się zespełnili nowi wrogowie, ale nie chcemy ich tutaj pokonywać. Bardzo tego nie chcemy, bo to szkoda czasu na razie. Kasę, nie kasę. Jabłka mamy, więc jest fajnie. Białe wzgórze, ustalanie cen. O, możemy zobaczyć, co to zrobi. Cóż, jeśli Loretta ma nowy plan opłat, podpiszę go. Kwestia, czy ja muszę to zrobić jakoś szybko, wiecie? Mam nadzieję, że nie. Bo to jest napisane, że lepiej pośpieszcie się. Jeśli trzeba, no, jeśli to kurde jakiś miesiąc ma zająć, no nie wiem w sumie. Jajko, ustalcie. No nie, nie jest napisane, że w jakimś czasie konkretnym. Także olać to. No i lecimy do tego training hall. Sobie tutaj szybciutko rozdamy te levele, rozdamy sobie punkty. Zobaczę, czy są tutaj jakieś podkowy, chyba nie ma. Co to jest w ogóle? To tutaj, dobra. Jeden level nam wskoczył, to nie jest jakoś super dużo, ale to nic. Dobra, i tutaj ustalanie cen. Okej, okay. Tu już zrobiliśmy. Kurde, jeśli to jest aż 9 stajni, to daleko trzeba kurde chodzić z tego, co ja patrzę. Dobra, jeśli oni nas nie chcą nigdzie zawieźć, zobaczmy, czy nas gdzieś, czy możemy w zasadzie statkiem gdzieś popłynąć. I po co jest ten statek tam? No, nikt nas nie chce zabrać, jak zawsze, swoją drogą w tej grze. Więc chyba musimy iść na piechotę. Mamy dużo jabłek. Mamy dużo jabłek, a ja potrzebuję się dostać jakoś do Sorpigalu najlepiej, szczerze mówiąc. No i najlepiej będzie pójść w bok. Najlepiej będzie pójść w bok. Dobra, ale najpierw zobaczmy, najpierw sprzedajmy sobie parę rzeczy. Zaraz tu gdzieś kowal powinien być, jak chyba pamiętam nawet. To było gdzieś tutaj. A może i nie. Znowu kurde będziemy błądzić, nie? Dobra, jest. Tu jest magik, zobaczmy jakie on ma rzeczy. Kup. No, wytrzymałość dość duży, pierścień, szybkość, więc brzmi fajnie. Pas monarchy, nie? Specjalne rękawice, plus 5 do intelektu i do osobowości, to mi się bardzo podoba. Pas intelektu, 7, a tu plus 5, rękawice. Ja mam punkty magii. No ale jednak intelekt i osobowość byłaby fajniejsza niż punkty magii. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co się stanie, jeśli ja mu dam to? Punkty magii. Dobra, kupimy to. Yes. Kupimy sobie to za 3500, jak to nie stać nas. No nie. Ajaj. No nic. No trudno. Bieda straszna. No dobra, musimy znaleźć tego kowala. Tu są same gildie. Może go jakoś na szybko znajdę, bo chcę tutaj sprzedać, nie chcę w Iron Fist. Chociaż to chyba bez różnicy, nie wiem, czy w Iron Fist nie byłyby jakieś lepsze ceny. No ale dobra, lecimy. Strasznie duży jest Freehaven, nie lubię tego miejsca. Kompletnie mi nie pasuje, właśnie dlatego, że jest taki olbrzymi, a ja kompletnie nie potrafię się tutaj połapać, gdzie co jest. Tu jest tyle sklepów, tyle domów, że to jest po prostu szok. Dobra, przejdźmy sobie tak. Pójdziemy przez Bootleg Bay, po prostu na piechtę. Dobra, Bootleg Bay. O, no w zasadzie możemy tutaj sobie sprzedać. Tu jest przynajmniej mała mieścinka, więc możemy sobie spokojnie
sprzedać te rzeczy, które mamy. Może troszkę kasy wskoczy, no bo no, mamy faktycznie bardzo mało. Wszystko wydam na czary, na level i tak dalej, i tak dalej. Dobra, miecze. I teraz tak, sprzedajemy młot. Sprzedaj. 190 za młot, 508 za maczugę. Tu jest korona do zidentyfikowania. Na pewno zbroję. Nie, zbroi nie możemy. Miecz, 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 miecz. Dobra, to pójdzie do zbrojmistrza. Jakoś tutaj muszę to poupychać. Coś tu nie było zidentyfikowane. To nie było zidentyfikowane i to. Aczkolwiek pamiętam, że tej korony się nie dało. No ale dobra, udało się. Czyli teraz idziemy do kowala, raczej do płatnerza. I teraz tak, identyfikacja u płatnerza. Cyk. Intelekt plus 8 korona. No. Nie, 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 nie. Intelekt plus 8? Tak, w sumie tak. W sumie tak. Dobra, nasz Jan dostanie koronę. Wygląda bekowo. Pancerz plus 10, intelekt. Temu można byłoby intelekt podbić, ale mu pancerz też jest potrzebny. Więc sobie to sprzedamy. Na pewno to wszystko sprzedamy. Zwiększona wartość również, buty też. A całą resztę sprzedamy u tego typa tutaj. Jak zawsze. Ciach, ciach. Wszystko posprzedawane pięknie. Pierścienie też można sprzedać. Różdżek nie potrzebujemy sprzedawać. Całej reszty też nie. Czyli to tyle, jeśli o to chodzi. No i co? No i zobaczmy, czy tu jest koniuszy. Nie pamiętam, czy w ogóle do Bootleg Bay się dało koniem przyjechać, ale chyba tak. Chyba tak. Zaraz poszukamy. A może i nie. Jeszcze tutaj zajrzę na szybko. Tak, to jest tylko ofiara. Zobaczmy, jak u nas jest w ogóle z reputacją. Zła. No to nie tak źle. Zło możemy wytrzymać. No i dobra, pójdziemy po prostu na piechotę. Znowu omijając falę wrogów. Pójdziemy po prostu na piechotę do Iron Fist. W Iron Fist nic tak naprawdę nie musimy robić. Kwestia jest tak naprawdę tylko taka, żeby... Kwestia jest tylko taka, żeby... O, zobaczmy, czy tu się jakieś rzeczy pospełniły. Z tego, co widzę, to niezbyt. No, w Iron Fist tak patrzę, że tak wolniutko ten expik leci. No i z Iron Fist chciałem iść oczywiście do Sorpigalu, żeby sprzedać te jaja, bo przynajmniej sobie troszeczkę stukamy forsy na tym. To było gdzieś tutaj, ten koniuszy, już to pamiętam. To było tutaj, czy są jakieś podkowy? Nie ma, dobra. No, ustalenie cen i Sorpigal. W Sorpigalu też od razu ustalimy sobie ceny. Proszę bardzo. Dobra, jesteśmy w Sorpigalu. Tu chciałem sprzedać jaja kobry, które mam. To w tym domku. No, troszkę nastukało nam. W tym momencie mamy 12 tysięcy złote i muszę spojrzeć na kartkę, co tak naprawdę chcemy dalej robić. Na pewno musimy do Silver Cove się udać, który jest dość daleko, słuchajcie. No nie ukrywajmy, jest dość daleko. Trzeba będzie dużo jabłek na podróż i zobaczmy, trzecia kwadra, wciąż księżyc. W miecz w Blackshire też by się przydało zrobić. O, właśnie, miałem rozdać level. U tego zaczniemy. U niego koniecznie trzeba wrzucić... Nie, u tego. Medytację koniecznie na siódmy poziom trzeba wrzucić. Dobra, i po kolei. Uczenie się, atletyka, percepcja, zbroja płytową. Zbroję płytową fajnie byłoby na 10, wtedy byłby mistrz zbroi płytowej. Myślę, że to byłoby fajne. Możemy w to pójść, dlaczego by nie. U tego zaś 13 punktów, to nie jest dużo, słuchajcie, to nie jest niestety dużo, ale jak będziemy levelować, to się ładnie to wszystko nam ułoży. U tego by się przydało łuk, na pewno miecz na eksperta by się przydał. Tak. Miecz na eksperta, może nawet wyżej by się udało. O kurde, co tu robić, słuchajcie? Możemy w magię powietrza polecieć. Dlaczego by nie w sumie? I jeszcze ten został. Uczenie, medytacja, to wszystko jest dobrze. Zbroja skórzana na mistrza byłaby fajna. Łuk. Łuk na mistrza, broń 8. Dlaczego by nie? Wklepmy mu ten łuk na 8. I to tyle.
Dobrze, nic tu już więcej nie musimy robić, moi drodzy, w Sorpigalu. Przyszliśmy tu tylko sprzedać jaja. Zobaczmy, jak jest z karczmą. Zobaczcie, tylko na 6 dni, kurde, uzupełnia sakwy. Zobaczmy w takim razie na szybciutko, dokąd nas okręt zabierze. Musimy koniecznie do Silver Cove się zabrać. Dobra. Ciach, 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 pozbierajmy to szybko. Tu się wszystko odnowiło ładnie, ale w sumie chyba nic nie chcemy. Weźmy sobie to. I teraz tak: biały, czerwony, fioletowy. Na szybko sprawdzam, żeby się nie pomylić. Biały, czerwony, fioletowy. Biały to była chyba celność, nie, biały to szczęście, czerwony to moc. I fioletowy to szybkość. Dobra, moc. On ma moc bardzo wysoką. Najsłabszą moc ma on, więc możemy mu tą moc wmontować. Tu mnie atakują swoją drogą. Biały to też ty. I fioletowy to była szybkość, powiedzmy ty. Strasznie nas tu atakują, ale mam nadzieję, że uciekniemy statkiem. No, jak zawsze uciekliśmy pięknie. Chodźmy koniuszym po prostu. Ja się tak opierdalają, że to jest szok. O! Jak miło, zobaczcie, podkówki leżą. Od razu sobie rozdamy. Podkówki, podkówki. Komu są najbardziej potrzebne? Komu najbardziej są potrzebne? U ciebie na pewno nie. U ciebie też nie aż tak. No, u ciebie by się to przydało. Naprawę wbić i tak dalej. I magię ciała. Czy jak zawsze ty dostaniesz? Subcio. I lecimy w takim razie do Iron Fist. Z Iron Fist spróbujemy się zaraz dostać koniuszym do areny. O, to ciekawe, słuchajcie. W arenie jeszcze nie byłem nigdy w tej grze. Czyżby była niedziela? Jest niedziela. Trzecia kwadra. Marzec już. Ja pierdzielę, jak te miesiące lecą. Szok. No dobra. No dobra, w Iron Fist nie musimy być. Silverhaven, kurde, 12 tysięcy trochę mało. Musimy się koniecznie do Silver Cove dostać. Co oznacza, że. No, że musimy iść na górę. Spróbujmy, słuchajcie, tędy pójść, tak jak szliśmy. Jak widzicie, ten odcinek będzie bardzo taki biegający. Będziemy bardzo dużo biegać, bardzo dużo się uczyć. Trzeba tą kasę wydać w końcu. Którą ledwo w zasadzie zdobywamy tutaj. Dobra, no jest zatoka przemytników. Tu sobie od razu rzucimy magiczne oko. Trochę tu kuźwa utknąłem, że tak powiem. No dobra, więc jesteśmy tutaj i musimy się dostać na górę. Z tego co wiem, nie ma tutaj żadnego koniuszego, ale jest za to statek. Możemy go spróbować, dlaczego by nie? Kwestia jest taka, żeby tylko iść na północ swoją drogą. Sukinsynu, ty musisz rzucić skok. A ty musisz rzucić powolne spadanie w tym momencie. I tego chyba nie mam nigdzie. Trucizna, jej. Leczenie trucizny. Dobra, przyspieszmy. Przyspieszmy, przyspieszmy. I teraz rzucamy chodzenie po wodzie. I co? I my musimy lecieć w zasadzie cały czas naprzód. Nie podoba mi się to, słuchajcie. Bardzo mi się nie podoba to, że ten respawn jest tak częsty, że ja w zasadzie tutaj tracę po 3 odcinki, żeby wybić całą krainę. Później chwilę sobie pochodzę po innych krainach i wszystko jest totalnie zrespione. Te całe kuźwa chmary tych pieprzonych potworów. Szkoda wielka. Bo fajnie byłoby, jakby to jednak troszeczkę wolniej leciało. Dobra, sprawdźmy. No tak. Okej. Bez komentarza, słuchajcie, bez komentarza. Lecimy w takim razie tędy. Ile to nas jeszcze potrzyma? 52 minuty. Wiecie, ja mógłbym to wybijać, ale to po prostu by sprawiło, że ta seria będzie tak nudna, ponieważ nie będziemy się w ogóle ruszać do przodu, tylko będziemy trzymać się na tych cholernych wyspach i tak naprawdę tylko i wyłącznie sobie tutaj expić. A myślę, że szkoda czasu tak naprawdę na to, skoro możemy pójść na lepsze potwory i zebrać lepszy loot i tak dalej, i tak dalej. Także po prostu będę to omijał. Jest za szybki respawn.
Dobra, jesteśmy teraz we Free Haven. We Free Haven 5000. W sumie dlaczego nie? Można się nauczyć atletyki i identyfikacji na mistrzowskim poziomie. W zasadzie dlaczego by nie? Dobra, możemy to zrobić. Okej. To jest chyba w tym kierunku gdzieś. Nauczymy się identyfikacji na poziomie mistrzowskim. W tym momencie wszystko będziemy mogli zidentyfikować już w grze. Absolutnie wszystko, bo nie ma tutaj czegoś takiego jak arcymistrz. I na szczęście, moi drodzy, przygotowałem się i mniej więcej wiem, gdzie co można się nauczyć. Tu jest miejsce identyfikacji i nie spełniasz wszystkich wymagań. Ciekawe dlaczego. Potrzebujesz 30 punktów intelektu. 30 punktów intelektu i 7 punktów biegłości. Dobra. Ale ty nie masz intelektu. Dobra, super, okej. No to zaraz sklepiemy sobie eliksir intelektu. To nie ma żadnego problemu i zaraz będziemy mieli. Swoją drogą zobaczymy, czy on jakoś nam może wbić czarami intelekt. Bo to było coś takiego. I to się nazywało medytacja. O 10 punktów. No spróbujmy, spróbujmy. Intelekt 35. Okej. Czyli nie trzeba było robić żadnego eliksiru. No i teraz lecimy zrobić drugie mistrzostwo, które jest w zasadzie po drugiej stronie. Do Darkmoor można się przejechać, ale myślę, że tam zginiemy szybciej niż powiem Darkmoor. Okej. I kolejny nasz nauczyciel jest gdzieś tutaj. Gdzieś w tych domkach, a mianowicie chodzi, słuchajcie, o atletykę, czyli tak zwany bodybuilding, i to jest tutaj. Dobra, mamy mistrzostwo atletyki, więc ładnie mu podskoczyło życie. I ja to od razu wykreślę z mojej listy. Atletyka Haven zrobiona. I identyfikacja Haven zrobiona. Dobra, i zostało nam 7000 i musimy się dostać do Silver Cove. Jak to zrobić? Oto jest pytanie, słuchajcie, jak to zrobić? Spróbujmy zacząć od w zasadzie statku. Jak tam z księżycem? Druga kwadra. To wciąż jeszcze nie idziemy do tej świątyni. Spróbujmy od statku zacząć. Spierdalaj. Zamykaj, Ronfis. Nie, zamykaj, Ronfis nas niezbyt interesuje. Zobaczmy, może się dostaniemy jakoś. Kurde. Kurde, ale Lipton, słuchajcie. Spróbujemy drugim, bo tu są dwie stacje. No nie wiem, jak to się nazywa, no stacja. Tych koniuszych. Jedno południowe, drugie północne. Białe Wzgórze. Białe Wzgórze brzmi źle. Chociaż w sumie, dlaczego by nie? Nie. Nie. Nie, Białe Wzgórze to będzie naokoło. Znaczy będzie, no nie, no będzie jednak naokoło. Jednak warto się przejść na piechotę. Sport jest zdrowy i dla zdrowia. Także wiecie. I okej, lecimy tędy. Mosty są nie dla hipsterów. Pójdziemy sobie przez Frozen Highlands. Hop. I co? I jest Nuf w tym momencie, czyli jeszcze do pełni jest daleko. A my jesteśmy w Frozen Highlands i teraz musimy skręcić na Silver Cove. We Frozen nic nie musimy robić. Dobra, ja tylko rzucę dla świętego spokoju oko. Okej, Amazonek nie ma, wszystko wybite, więc jeszcze respawn. Jeszcze respawn jest okej. Tutaj ktoś swoją drogą chodzi, można byłoby. Kamienny gargulec. Dobra, weźmy od niego te rzeczy. Jest jeszcze jedno ciało, ale co z tego? No i biegniemy teraz do miasta. Tu jest wszystko ładnie wyczyszczone. Jakimś cudem wyczyściliśmy to z tych gargulców, szczególnie diamentowych. Więc ja się naprawdę cieszę. Tu jeszcze w tym zameczku na górze ktoś jest. Nie jestem pewien, co tam jest, ale możemy sprawdzić, dlaczego by nie. Twierdza Srebrnych Hełmów, siedziba braterskiego zakonu Silvera i dom Sir Johna Silvera. Srebrne Hełmy z tej okolicy patrolują okolice w poszukiwaniu zła. Czyli pewnie jakiś dungeon po prostu i tak dalej, i tak dalej. Ale okej, my musimy tego uczenia się, musimy się go nauczyć w tym Silver.
O, tu od razu możemy ustalić cenę. Tu możemy ustalić cenę. Tu możemy sakwy. No i pytanie, gdzie to uczenie było? Kurde, chyba na południu miasta, jeśli dobrze pamiętałem. Chyba na południu miasta. Dołącz do nas, to nie. Kup zaklęcia. Ekspert medytacji, to nie, to już za słabe na nas jest. Pułapki. Mistrz kupiectwa tu jest swoją drogą. 4000. No i właśnie, gdybyśmy mieli więcej kasy, słuchajcie, to bym wziął sobie tutaj mistrza kupiectwa od razu. I przy okazji, od razu bym sobie tutaj załatwił uczenie się na mistrza. No ale nie mamy tej kasy, niestety. Więc widzicie, jak to wygląda. Kolejne drzwi. W ogóle po co są te budynki, kurne, jak tu nawet nie można wejść? To już nie lepiej zostawić tutaj to od 8 rano. Aha, jest czwarta po południu? Wow. Do 16 pracują, co za typy w ogóle, nie? Tu są bardzo fajne zabójcze pałki. Aczkolwiek chyba słabsze. Cudowna maczuga. No. Nie, moim zdaniem to jest i tak gorsze. Znajdźmy to uczenie się. O, jak miło. Zobaczcie, jak ślicznie. Spójrzcie, kocham to. Dobra, już do was wracam, słuchajcie. Sorry za tego crasha, ale tak to jest ze starymi grami. Aczkolwiek w ogóle to nie miało prawa skraszać, ponieważ tu ma tyle w sobie patchów, które naprawiają absolutnie każdy najmniejszy błąd, że... Wow, naprawdę szacun dla tej gry, że skraszowała. No i co? I mamy tutaj studnię. Gdzieś tutaj powinien być już ten nauczyciel. Diamentowy gargulec. Mistrz nauki, dobrze, jest. I ty tak, i ty musisz mieć inteligencję 30. Zobaczmy, czy jeśli ja rzucę na ciebie medytację, to ile ty będziesz miał inteligencji? Wciąż za mało, więc musimy sklepić ten eliksir intelektu. I robi się go tak, słuchajcie. Niebieski, pomarańczowy i niebieski. Dobrze. I teraz tak, to tak i to tak. Intelekt redukuje trochę moc. Mistrz nauki i 5000 za to. Dobra. Wydaliśmy kupę kasy w tym momencie. W ogóle nasz. On ma w tym momencie 40 intelektu, to jest niesamowite. Okej. Dobra, czyli od razu sobie wykreślę to, że uczenie się zrobiliśmy. Mało kasy, słuchajcie. Możemy jeszcze poszukać jednej gildii. Jednej gildii. W ogóle, o, no właśnie. I znowu nie mamy na to kasy. To byłoby cudowne. Kolczuga dla naszego, ale 4,5 tysiąca kosztuje to aż. Więc raczej nas na to nie stać w tym momencie, no ale do zapamiętania, że tutaj to jest. Nie będzie nas stać niestety na czar kamienna skóra, a bardzo chciałbym go mieć, no ale trudno. Dobra, najważniejsze, że tutaj te ceny zmieniliśmy. Zobaczymy, czy tutaj są podkówki. Nie ma. Przyjdźcie innego dnia, no jasne. Dobra, no to w takim razie lecimy jeszcze raz z powrotem. Biegniemy do Free Haven. W końcu, słuchajcie, do tego. Do Twierdzy Dragonów pójdziemy, czyli tam, co mieliśmy dzisiaj cały odcinek tam spędzić, ale jak widzicie, bardzo chciałem uczenie się mu wbić, po to, żeby po prostu korzystać z expa, żeby ten exp się nie marnował, tylko żeby ładnie się przekładał nam na przekładał się nam na level bardzo szybki. No, skoro już mamy wszystkich na mistrzostwo na uczeniu się, to naprawdę jestem zadowolony. W tym momencie XP nie będzie całą i czystą przyjemnością. Ja wam to pokażę, jak to wygląda. Uczenie się mistrz, uczenie się mistrz, uczenie się mistrz, uczenie się mistrz. Potrojony efekt umiejętności. Mam nadzieję, że w tym momencie bardzo ładnie nam będzie level skakał. No i się dostaniemy teraz tutaj. Dobra. Kurde, głupio zrobiłem, bo mogłem we Frozen, skoro już byłem we Frozen, mogłem tam te ceny poustalać. Aczkolwiek możliwe, że to trzeba byłoby aż pójść do tego nieszczęsnego, słuchajcie,
do tej wioski, która jest otoczona przez harpie, które rzucają masowe klątwy. O, jest pełnia, słuchajcie! Słuchajcie, jest pełnia, super! Ale super, jeśli jest pełnia, to musimy koniecznie, jak najszybciej lecieć... Jak najszybciej musimy lecieć do tej świątyni tam. Od razu sobie załatwimy to. Ale dobrze, że jest pełnia akurat tutaj. Dobra, zrobimy to jeszcze w tym odcinku, bo jestem niesamowicie ciekawy, co się stanie. Nareszcie skórna pełnia. Ale super. Jakie to jest miłe. No dobra, no to biegniemy. To było tutaj. Ciach. I co? Jest pełnia, jest godzina 6:47, a my musimy o równo o północy się tam modlić. Więc spoko. Muzyka się nie włączyła? Nie, włączyła się. Dobra, i mamy ten ołtarz. Sprawdźmy, co się stanie, jak na niego klikniemy. Na razie się nic tam nie dzieje. Nic tu się nie dzieje. Ja zapiszę sobie na nowym i sobie będziemy czekać do tej północy. Jestem ciekawy, czy to się aktywuje, mimo że nie mamy zadania. Mam nadzieję, naprawdę mam głęboką nadzieję. Dobra, godzina 11. Teraz poczekamy minuty. O, cholera, przesrałem troszeczkę. Przeczekałem to. Jeszcze raz. Godzina. 11:58 po południu. Uwaga. Nie zadziałało. To jest niesamowite. Nie zadziałało. Jest 12 rano i jest pełnia. Wow. Słuchajcie, ale jazda. Niepotrzebnie w ogóle tutaj przychodziliśmy. Czyli bez zadania tutaj nie ma co przychodzić kompletnie. Jeśli dobrze rozumiem, albo coś nie tak robię, ale no chyba tak, chyba jest wszystko okej. Dziewiąta, dziesiąta, jedenasta. Nie wiem, kurde, coś mam klikać, mam ten kryształ zebrać. Nie mam pojęcia. No, nie wiem, moi drodzy, naprawdę nie wiem. Myślałem, że skoro mam wiadomość na temat tego, jak tutaj zrobić to zadanie, to będzie to łatwe. Czekałem na to pełnię, jak widać nie wyszło. Więc sobie po prostu stąd wyjdziemy, zanim kuźwa spalę tą świątynię. Ze złości. No i biegniemy do jaskiń dragonów. W takim razie, póki nie dostaniemy zadania pomodlenia się przy tym ołtarzu od druida, w sensie promocji druida, to nic z tego nie będzie. Szkoda, bo mogło być ciekawie. Przynajmniej byśmy mieli to odwalone, nie trzeba byłoby tu przychodzić. Pewnie jak byłby respawn kolejny, nie? No ale trudno. W sumie w miarę rozumiem nawet tą grę, dlaczego tak zrobiła. Po prostu nie mieliśmy żadnej opcji tutaj nawet wiedzieć o tym, gdybym nie przeczytał tego po prostu w pewnym poradniku. Dobra, skończymy tutaj. Déjà vu, znowu kończymy przed tą jaskinią dragonów, więc w kolejnym odcinku już na pewno tutaj wejdziemy, bo ponieważ potrzebujemy po prostu kasy. Jak zdobędziemy kasę, trzeba będzie się nauczyć kupiectwa, medytacji, kija, miecza i tak dalej, ale do tego trzeba grubych tysięcy. Zaraz wam policzę ile. 9, 10, 11. No co najmniej 20 tysięcy potrzebujemy na koncie, żeby nauczyć się wszystkiego, czego możemy się nauczyć w tym momencie. Czyli właśnie tych paru rzeczy. Dobra, ja się żegnam. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.